Jerzy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu, miło mi Państwa powitać w piątek. Dzisiaj będzie odcinek kulturalny. Właściwie niekulturalny, bardziej tak by to można było nazwać. Chodzi o Teatr Polski we Wrocławiu, który jest jednak obiektem kultury. Natomiast pojawiła się tam grupa z namysłowa, z starostwa powiatowego. Pan Gęsiarz, zresztą Prawa i Sprawiedliwości, pan. No i ta cała grupa w owym teatrze zachowała się, no powiedziałbym, jakby byli na gościnnych występach w lesie. Oni sobie coś krzyczeli, dogadywali, bąkali, gwizdali. No tak to jakoś wyglądało dziwnie. Mam dzisiaj gościa, który zabierze głos w tej sprawie, dlatego jestem taki ten kołnierzyk, ponieważ kobieta dzisiaj przed Państwem i to kobieta, którą Państwo lubią, Baba Morysia. Dzień dobry Pani Babo. Siemonia. Wiem Pani Babo, że Pani jest osobą niezwykle kulturalną, a zarazem skromną. Czy Pani bywa w teatrze w ogóle? No pewno, że chodzę do teatru. Teatr Salam z mlekiem matki. Najpierw Czerwonego Kapturka kiedyś oglądałam, potem innego Kapturka. Już nie pamiętam co, ale bardzo lubię teatr. Doskonale. Przed Państwem Baba Morysia, taki wywiadzik drobny, zajmę się tym. Zapraszam. Chodzisz czasem do teatru? Owszem, bywam. Ja też chodzę, wtedy jestem przeszczęśliwa. Mam wyjściową jedną kieckę, siostra się zajmuje dzieckiem. Siostra? Koleżanki, synek ma już 4 dychy. Teatr to sztuka gestu i słowa. Trzeba się umieć zachować. A co potem, pani babo? Na tę chwilę, gdy na wymarzoną sztukę mam już bilet, czekam w nastroiku błogim, robię oko, myję nogi. A pazury? Na perłowo, muszę pełną mieć gotowość. Teatr to sztuka gestu i słowa. Trzeba się umieć zachować. A gdy się już pani znajdzie w tym teatrze, wtedy siedzę sobie grzecznie, no i patrzę, kiedy sztuka nie jest spoko, czasem sobie przymknę oko. Jest w teatrze główną sprawą siedzieć grzecznie i bić brawo. Teatr to sztuka gestu i słowa. Trzeba się umieć zachować. A nie beka pani i nie dogaduje? I nie pierdzi? I nie gwiżdże? I nie pluje? Myślisz, że ja jestem człowiek ze starostwa w Namysłowie? Przecież kurde jestem dama! A pan Gęsiarz? Kupa chama! Teatr to sztuka gestu i słowa. Trzeba się umieć zachować. Otóż to, trzeba umieć. Proszę Państwa, jeszcze tylko o imieninach wspomnę, ponieważ mamy dzisiaj 21 lipca, piątek, i imieniny obchodzą dzisiaj Daniel i Wiktor, a także Andrzej, Arbogast, Benedykt, Ignacy, Jan, Julia, Just, Klaudiusz, Laurencjusz, Laurenty, Prakseda, Wawrzyniec i Zotyk. Wszystkiego najlepszego. Solenizantom cytat dnia jest dosyć antyczny, ale bardzo. Że dobrym być potrzeba i któż tego nie wie, lecz dobry owoc rośnie nie na każdym drzewie. To Mikołaj Rej w ten sposób dzisiaj zacytował. Na koniec, jeśli Państwo łaskawi, gra półsłówek, troszkę niezwiązana, bo trudno z teatrem znaleźć fajną grę. Natomiast ona jest taka rozrywkowa. Pani Sofia Adamek przysłała. Stalowy bolec. Do widzenia.